Witajcie, to znowu my w pełnym składzie, tak troszkę umęczeni. A tu ja na przykład jestem zmęczony dlatego, że to były moje pierwsze targi, więc prawdopodobnie nie jestem jeszcze takim starym wyjadaczem jak Koso i nie wiem, gdzie trzeba iść, jak trzeba iść, żeby oszczędzić sobie roboty. Jako, że dostaliśmy dyrektywy i wiemy, co mamy mówić, to zacznę od tego, że naprawdę czuć, jako że jestem pierwszy raz, naprawdę czuć atmosferę taką, jaką oczekiwałem, czyli że mamy dostęp do, na wyciągnięcie ręki są po prostu największe tytuły, o których na co dzień czytamy, czytacie u nas na przykład. Można w to zagrać, można dostać mnóstwo darmowych fantów. I ogólnie rzecz biorąc czuć po prostu, że miasto też żyje tą wielką imprezą, jaką jest Gamescom. I mam nadzieję, że nie jest to moja ostatnia wizyta. Cóż jeszcze mogę powiedzieć więcej? No ja jestem bardzo zadowolony, mimo że jestem naprawdę, naprawdę zmęczony i śmierdzę. Jeżeli chodzi o mnie, to też jest moja inicjacja w tym momencie, moje pierwsze targi w życiu. Jak na pierwszy raz myślę całkiem nieźle, mimo że miałem trochę przeszkód w postaci złamanej nogi, ale generalnie podoba mi się. Kule są poza kadrem, żeby nie robić wiochy. Tak, Koso ma całą nogę i się tym chwali. Jednak, jeżeli chodzi o same targi, no... Ciężko... Pogubiłem się trochę. Będziemy montować. Będziesz montował? No tak. Tutaj się zgodzę z Marcinem, że czuć atmosferę targów w całym mieście. Wszędzie można spotkać reklamy gier, z billboardów patrzą na nas ci bohaterowie z Uncharted. Wszędzie są reklamy. Jednak same hale targowe są trochę przegięte, jeżeli chodzi o wielkość. No, nie jest w stanie człowiek tych odległości pokonać w ciągu jednego dnia i zobaczyć wszystkiego. A człowiek o kulach nie jest w stanie pokonać nawet połowy. Właśnie, pokaż do kamery odcisk. Tak, tutaj mnie od chodzenia boli ręka, a nie noga akurat. Taka ciekawostka. Są dwie hale targowe, gdzie są zamknięte pokazy. Także głównie tam się obracałem, a z czterech hal targowych otwartych dla ludzi zobaczyłem pół. I więcej nie byłem w stanie przejść ze względu na odległości, ze względu na wszechobecne tłumy graczy, niekoniecznie niemieckich, bo jest tutaj jednak spora mieszanka narodowościowa. Czas na Kosa. No tak, te targi w Kolonii różnią się od tych w Los Angeles tym, że na tamte ma wstęp tylko branża, czyli media i ludzie, którzy produkują te gry, a tutaj poza branżą no wchodzi kto tylko chce i kupi sobie bilet i dlatego w ciągu tych paru dni Gamescom odwiedzi prawdopodobnie ponad 250 tysięcy ludzi. Co ma swoje złe strony w postaci takiej, że nam trudno się przez te hale przeciskać i dopchać do niektórych gier w te pozostałe dni poza dniem prasowym. Ale dobre strony są takie. Jakie są dobre strony? Dobre jako, że są tłumy ludzi? Nie, no dobra strona jest taka, że stoiska targowe są przygotowane z o wiele większą pompą i przepychem i były naprawdę w tym roku ładne. Było stoisko Warhammera, naprawdę jakiś statek kosmiczny, tak, z działkiem obrotowym. Space, to jak to się, nie wiem jak to się dokładnie nazywa, ale w każdej grze z Warhammera, jeżeli byliśmy Space Marines, to oni lądowali na danej planecie właśnie w takim, kurczę, nie wiem, promie? Coś w tym stylu, no. Tak, no było ogromne stoisko z jakąś machiną wielką, End of Nations. Było Golden Eye, całkiem fajne, jakieś takie stylizowane, znaczy delikatnie przypominające Bioshocka. Tak, był samolot w ogóle, był ogromny samolot, myśliwiec, który mamy zresztą na fotce, na której jesteśmy ubrani w kombinezony pilotów tego samolotu. Uczyliśmy się jak z tego, jak Top Gunna. Tak. No i jeszcze taki aspekt, że w tym roku wydaje mi się Gamescom wyjątkowo fajnie potraktowali wydawcy, bo przygotowali tutaj kompletnie nowe dema w większości. Nowe dema, nowe gameplaye, nowe wersje gier w stosunku do tego, co było na 2,5 miesiąca temu. No co jest fajne, bo dzięki temu możemy wam pisać o tych grach z innej strony. Nie musimy się powtarzać, albo nie musimy tych gier lekceważyć, skoro pokazali to samo co na E3.
No i tak, to mi się bardzo podobało. Z roku na rok jest coraz lepiej w tej materii. Nie było nowych premier, było ich naprawdę niewiele. Te, które były, no to jakoś tak bez większego echa, nie było jakichś mega mocnych zapowiedzi, mega mocnych hitów, ale Gamescom i tak w miarę fajne. Udało mi się nie marudzić. Dzisiaj miałem prawdziwy maraton, bo chyba zobaczyłem najwięcej... Słucham? Uśmiechu? Wiesz co, uśmiechu, raz prawie zszedłem na zawał, kiedy siedziałem na pokazie Preya drugiego i Dishonored, bo te gry między innymi zobaczyłem dzisiaj w Bethesdzie. Ta gra, która mi się najbardziej podobała i zrobiła na mnie wrażenie, i jestem trochę zaskoczony, że zrobiła aż takie wrażenie. Kosy też był zaskoczony, jak mu powiedziałem, a wróciłem z niej jakieś 20 minut temu. To jest tytuł od Capcomu, czyli Asura's Wrath. Teoretycznie nie powinno mnie to zaskakiwać. Jest sobie bohater, ale to, z kim on walczy w tej grze i jak ci bossowie wyglądają, to będziecie musieli zobaczyć sobie sami, kiedy będą materiały prezentujące jakąś walkę z bossem, może już są. Po prostu gra zryła mi beret. Zwyczajnie zryła mi beret. Tam są najwięksi bossowie, jakich w życiu widziałem. God of War się chowa. Przynajmniej jednego bossa widziałem, może reszta to są na przykład mikroby, no nie wiem, ale ten jeden był wielki, był większy niż planeta, więc powinno wam to uzmysłowić, kapitan jak to było. Kapitan Planeta, Kapitan Mac Planeta i różne inne dziwne. Taki gruby Chińczyk był. No. I chciał zabić naszego głównego bohatera. Mi najbardziej podobała się ostatnia gra, jaką dzisiaj widziałem, czyli Batman. Tak naprawdę nie spodziewałem się, że zrobi to na mnie takie wrażenie, bo o Batmanie dużo już wiemy, wiele razy go widzieliśmy, ale nie widzieliśmy go z okularami 3D na nosie, z dobrym nagłośnieniem i właściwie z jednym trybem gry tylko chciałoby się powiedzieć, ale tak jak już zdążyłem napisać w tekście, zaraz to wrzucimy na portal, że no naprawdę robi wrażenie klimat miasta i robi wrażenie przede wszystkim wykonanie, które odstawia o parę długości wszystkie inne gry w komiksowym stylu. Także to jest mój numer jeden, aczkolwiek muszę zaznaczyć, że nie widziałem Uncharted 3, nie widziałem Battlefielda 3. No niestety nie da się zobaczyć wszystkiego, także z tego co widziałem to Batman. A numer dwa to Prototype 2. To jedynka była świetna, tylko była brzydka, dwójka idzie tym samym torem, czyli... czyli jest świetna, ale jest ładna, naprawdę popracowana na silnikiem graficznym. Nie chodzi tutaj tylko o samą rozdzielczość tekstu, czy tam jakieś takie techniczne sprawy, ale ogólnie o design, o projekt miasta. Czuć, że jest to miasto, jest fajna architektura, a nie kartonowe pudła, tak jak w jedynce. A ja widziałem Battlefielda 3, ale to nie będzie moja gra targów. Moją grą targów jest, uwaga, Lollipop Chainsaw. A więc gra, w której kobieta ubrana w strój, czy liderki, i bujająca się, robiąca salta z takimi pomponami, czy liderkowymi, ciacha zombiaki, bo są zombiaki, czyli no, z automatu gra jest rewelacyjna, ciacha zombiaki piłą mechaniczną, nosi na pasku głowę prawdopodobnie swojego chłopaka. Aha, i widziałem walkę z bossem i walczyła z jakimś ogromnym, znaczy rockersem. Kiedy się pojawił finisher, to ona go przecięła na pół i te dwie połowy tego rockersa, tak tutaj, one dalej rozmawiały, tak trochę zjechała ta jedna połowa, ale gość dalej istniał. Te połowy się potem połączyły i walka się toczyła dalej. Oskakiwał na głośniki i ta kobieta musiała te głośniki rozwalić. I ktoś powie, że gry są głupie. I później udało jej się w końcu wygrać i powiedziała do niego, dlaczego jest taki emo. W ogóle jest głupiutka i jak zaczyna walczyć, to rzuca lizaka w górę, co jest w ogóle piękne. Lizaki symbolizują pasek energii. No jest to gra od Sudy 51, to prawdopodobnie jedyny gość w branży, który robi gry takie, jakie ma ochotę robić. Na razie mu pozwalają, miejmy nadzieję, że tak będzie. A Lollipop, no tak. No i zaintrygowałeś mnie. Polecam. Super. Skoro powiedzieliśmy o tym, co nam się najbardziej podobało, jeżeli chodzi o gry, to wypada, zupełnie utrzymując logiczny ciąg zdarzeń, powiedzieć o tym, co nas rozczarowało. Mnie tak naprawdę rozczarowało dzisiaj Kingdoms of Amalur Reckoning. Spodziewałem się czegoś innego. Jak zobaczyłem, jak ta gra wygląda, to miałem takie skojarzenie, że jest to skrzyżowanie
taka próba, nie wiem, zrobienia trochę God of War może, jakiegoś takiego slashera, połączenie z RPG, no to jest RPG, przynajmniej tak twierdzą twórcy, plus jakaś grafika, dla mnie postacie, które wyglądają dość plastikowo, no nie podoba mi się to strasznie, mimo że kolory są takie strasznie jaskrawe, no nie wiem czemu, jestem uprzedzony do tej gry, nieprawdopodobnie w nią nie zagram, no ale może się okazać, że po prostu oglądając bardzo wczesną fazę, znaczy wczesną fazę kodu, nie wiem czy ona była bardzo wczesna, i później porównując ją z tą ostateczną, zmienię zdanie. No i jeszcze nie do końca leży mi nowy Resident Evil, ten Operation Raccoon City. Wbrew temu, co powiedział Koso, czyli że jak się pojawiają zombie, to jest super gra, to dla mnie to nie jest Resident Evil. To jest po prostu, jak sam powiedział, osoba powiedziała, która prowadziła prezentację, jest to klasyczny shooter z widokiem z trzeciej osoby. Nic specjalnego, po prostu zombie. My gramy tymi złymi, no ale co z tego, jeżeli... No ja nie lubię też strzelanin na konsolę, więc jestem nieobiektywny, ale to mi się nie podobało, więc zombie są B, chyba że są lizaki, to wtedy są fajne, słodkie i wtedy je lubimy. Ja je też lubię. Lubimy je, lubimy je. O. Co mi się nie podobało dzisiaj? Jeżeli chodzi o stronę organizacyjną, to nie podobało mi się Far Cry, na którego bardzo liczyłem, bo zobaczyliśmy to, co Koso widział na E3, my widzieliśmy to na trailerach licznych. Ubisoft pokazało dokładnie ten sam gameplay, dokładnie ten sam fragment, bez żadnej nowości właściwie. Wszyscy, którzy byli obecni na sali, mieli lekko zdziwione miny, kiedy prezentacja się skończyła. Jednak mieliśmy nadzieję, że jak ten helikopter spada, to jednak zobaczymy, co się dzieje dalej. A zobaczyliśmy po prostu datę premiery na ekranie i to nawet nie po jakimś precyzyjnym, tylko 2012. Także było to trochę przykre, bo na ten pokaz liczyłem i się spieszyłem. A jeżeli chodzi o samą grę, która mnie nie urzekła zbytnio, to będzie znowu do Batmana nawiążę, że Batman był bardzo fajny, bardzo fajnym komiksem wirtualnym, a komiksy od Activision na licencji Marvela no zasysają jednym słowem. To jest w ogóle, nie ma porównania do Batmana niestety. Niezależnie od tego, czy ktoś jest fanem X-Menów, czy fanem Batmana, to no, no nie da się w to grać po prostu, jednym słowem. A moim negatywnym zaskoczeniem, rozczarowaniem tych targów jest, uwaga, Battlefield 3. Ale... W końcu się ktoś odważył, w końcu ktoś to powiedział. Ale tylko w wersji na PS3, bo widziałem na PC-cie. Na PC-cie zrobiło to ogromne wrażenie. Grałem w grupie 64-osobowej. Ludzie stali po kilka godzin w kolejce. Ja sam stałem półtorej godziny z kartą VIP-owską dziennikarską, więc i tak długo. No ale skala, wygląd, silnik zniszczeń, no wygląda to po prostu pięknie. Pograłem w kooperacji na PS3. No i tak pięknie nie było. Było, prawdę mówiąc, parę poziomów niżej. Nie wiem, no nie wiem, gdzie jest problem, ale kompletnie mi się ta gra nie podoba. Jakoś tak, nie wiem, strzelało się w ścianę, te pociski jakoś w ogóle tam nie robiły zniszczeń. Samochody wybuchały nijako. Telewizor wybuchał dopiero potem, jak się wpakowało w niego całą serię. To jest duża wada, bo telewizory tak wybuchają po całej serii? Tak. Powinny wybuchać, nie, znaczy wiesz, kineskop, no nie? No. Po jednej kuli powinien pękać. No tak. No, tam pękałem po serii. No bo to są wojskowe telewizory i one są pewnie kuloodporne. Aha, no to ja zmieniam zdanie i najbardziej mi się na targach nie podobał, jak się nazywał ten symulator, Ratraka? Nie pamiętam, ale, bo to było po niemiecku chyba. Ale simulator był na końcu. Ale było simulator. I można było sobie na przykład pojeździć, no, tym pługiem śnieżnym, tak? Coś w tym stylu. To ratrakiem czy pługiem? Nie wiem, jak to się nazywa. To, to nie to samo. To powiedz. Co to jest ratrak? Ratrak ma gąsienicę jak czołg. To był ratrak. A pług ma koła? Pług to jest to, co odśnieża śnieg, może być do ciężarówki przyczepione. Okej, okay, to był ratrak. I to było straszne. Tak. No to dlatego mi się nie podobało, bo to był ratrak. Nie rozumiecie. Okej. Okay. Nie będzie.